Witam Państwa w magazynie miejskim, zapraszam na informacje. W Zawadzie otwarto niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Mini targi pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Mistrzostwa Podkarpacia w płukaniu złota w Gumniskach już w najbliższą niedzielę. Z udziałem władz gminy Dębica uroczyście otwarto niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Zawadzie. Ośrodek Zdrowia w Zawadzie powstał na przełomie lat 60. i 70. Po przebudowie ośrodek zyskał nową infrastrukturę, co pozwoliło na przygotowanie nowych pomieszczeń użytkowych, między innymi 2 gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego, punktu szczepień, gabinetu stomatologicznego, pomieszczenia izolatki, pomieszczenia dla pielęgniarek. Podczas uroczystości przedstawiono kadrę lekarską. Gabinet stomatologiczny prowadzony był dotychczas przez Krzysztofa Karasińskiego, który także zakończył swoją działalność. Nowym stomatologiem zatrudnionym w ośrodku w Zawadzie jest Iwona Falasz-Górska. Wójt gminy Dębica Stanisław Rokosz podziękował za dotychczasową pracę i zaangażowanie doktorowi Jackowi Fidzińskiemu, który nieprzerwanie otaczał opieką pacjentów ośrodka przez 40 lat. Na czym nam zależało? Po pierwsze, żeby był ciąg, bo mieszkańcy, właściwie pacjenci byli zaniepokojeni. I drugie, żeby utrzymać po prostu zakres usług w tym samym zakresie, jaki był, i oby po prostu te usługi nie były gorsze, a wręcz lepsze jak do tej pory, które były świadczone tutaj przez zespół doktora Fidzińskiego. Przejmujący prowadzenie ośrodka doktor nauk medycznych Paweł Nalepa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, stomatolog, prowadzi już niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w Pilśnie oraz w Róży. Podstawą oczywiście jest kontrakt z NFZ-em, który mamy podpisany już i w oparciu o niego będziemy działać, świadczyć usługi. Będzie codziennie otwarty rano i po południu. Współpracujemy też z gabinetem stomatologicznym, który też ma podpisany kontrakt z NFZ-em i to jest główna domena. Dodatkowo teraz będziemy się starać od nowego miesiąca o kontrakt na położną środowiskową i medycynę szkolną od nowego roku szkolnego. Oprócz tego nowy kierownik chce utworzyć w ośrodku punkt laboratoryjny, dzięki któremu materiał do badań diagnostycznych pobierany będzie na miejscu. Dostępność do badań aparatu EKG oraz USG, jak również defibrylatora z funkcją rozpoznawania życia, a także możliwość na miejscu konsultacji z lekarzami specjalistami. Lekarze zatrudnieni w przychodni posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, rehabilitacji medycznej oraz medycyny sportowej. Czy można znaleźć zatrudnienie w handlu bez doświadczenia i w każdym wieku? Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy po raz kolejny zorganizował mini targi pracy, podczas których osoby bezrobotne mogły poznać aktualne oferty pracodawców z naszego regionu i wziąć udział w rozmowach kwalifikacyjnych. To już kolejna odsłona mini targów pracy zorganizowanych w naszym mieście. Każda edycja poświęcona jest innej branży i skierowana do osób bezrobotnych poszukujących zatrudnienia w określonym, wybranym przez siebie sektorze pracy. Podczas tego spotkania pracodawcy rekrutowali pracowników zainteresowanych zatrudnieniem w handlu. Biorę właśnie udział w targach pracy. Już byłam pod jednym stanowiskiem i jestem bardzo zainteresowana pracą. To jest w jubilatce. A czy się uda, to czas pokaże jeszcze. Firmy obecne na targach oferowały stanowiska sprzedawcy, kasjera, pracownika restauracji, cukiernika, a także menadżera. Przedstawiciele placówek handlowych zgodnie twierdzili, że podstawowym kryterium, jakie osoby zainteresowane powinny spełniać, jest motywacja do pracy. Jak dowiedzieli się reporterzy polskiej telewizji regionalnej PTVR, potencjalni pracownicy, którzy nie znają branży i nie posiadają doświadczenia, a chcieliby pracować w handlu, mogą liczyć na szkolenia ze strony pracodawców. Poszukujemy
pracowników właściwie na każde stanowisko w naszej restauracji. Od pracownika restauracji poprzez pracownika zmiany nocnej, lider gościnności, nowe stanowisko, które jest oferowane w naszej firmie, jak również nawet i kierownik zmiany, czyli menadżer restauracji. Właściwie poszukujemy osób w każdym wieku, nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych. Nie jest to koniecznie powiedziane, że w McDonald's muszą pracować tylko i wyłącznie młodzi ludzie. Wystarczy przyjść do każdej restauracji, właściwie McDonald's w Polsce, żeby zobaczyć, że pracują ludzie w różnym wieku. Także jest to oferta skierowana do wszystkich ludzi w różnym wieku. Tak naprawdę nie wymagamy żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o przyszłych, tak, jeżeli chodzi o przyszłych pracowników, dlatego że my sami przeprowadzamy szkolenia, tak, i kto gdzie się odnajdzie, tak naprawdę to potem sam widzi. Tak, w czym jestem dobry, w czym nie jestem dobry i my umożliwiamy jakąś ścieżkę dalszego rozwoju, tak, w danym kierunku. Poszukujemy osoby do pracy na stanowisko cukiernik. Na pewno musiałbym mieć zamiłowanie, lubić to robić, tak, bo każda praca, którą się wykonuje, no to na pewno przynosi zadowolenie, jak się to lubi robić, tak. Jeżeli ktoś jest dobry w kuchni, to myślę, że spokojnie może się nadawać jako do pracy w cukierni. Szukamy kandydatów na stanowiska kasjer-sprzedawca do naszej sieci, do istniejących już sklepów i nowo otwieranych, które będą, pierwszy będzie na Zawierzbiu, następny mamy przewidziany do otwarcia w Zawadce Brzosteckiej. Tak, no jak najwięcej, najwięcej osób chętnych do pracy, które chcą podjąć pracę, które są zainteresowane i widzą się w handlu. Myślę, że tak, są tutaj osoby, które są młode, w różnym wieku. Jeżeli tylko będą miały chęci do pracy, oferta tutaj jak najbardziej z naszej strony jest na tak. My nie mamy specjalnych w tej chwili wymagań. Ważne, jeżeli chodzi o handel, ważne jest, żeby osoby były kontaktowe, bo to jest praktycznie w handlu najważniejsze. Pozostałe rzeczy jest w naszej gestii. My przyuczamy, przeszkalamy osoby, także nie mamy jakieś, tak, bez doświadczenia jak najbardziej można tutaj do nas. Takie osoby mamy, które podejmowały pracę, nauczyły się i pracują już od kilku lat w naszej sieci. Urząd Pracy w Dębicy co roku stara się, aby osoby odwiedzające targi były odpowiednio przygotowane do rozmowy z pracodawcami. Przed każdą kolejną edycją targów pracy odbywają się szkolenia dla osób bezrobotnych, aby jak najlepiej przygotować wszystkich zainteresowanych do rozmów kwalifikacyjnych z przedstawicielami firm rekrutujących pracowników. Zatem za nami kolejna edycja targów pracy w Dębicy, podczas których osoby bezrobotne mogły zapoznać się z aktualnymi ofertami w branży handlowej, a pracodawcy mieli okazję porozmawiać z potencjalnymi kandydatami do zatrudnienia. Władze gminy Dębica zapraszają na festyn kulturalno-rekreacyjny Mistrzostwa Podkarpacia w Płukaniu Złota, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 14 lipca na stadionie w Gumniskach. W programie m.in. zawody w płukaniu złota oraz wiele atrakcji dla dzieci. Uczestnicy zabawy najpierw uczą się wypłukiwać złoto. Naukę tą poprowadzą członkowie Polskiego Bractwa Kopaczy Złota ze Złotoryi, po czym otrzymają certyfikat pukacza złota, który daje możliwość wzięcia udziału w zawodach. Sam konkurs podzielony jest na 5 kategorii, a nad jego przebiegiem czuwa jury oraz komisja sędziowska. Liczymy, że już marka tej imprezy zaowocuje tym, że będziemy mieli każdego roku coraz to więcej przedstawicieli starostw. Ja osobiście odbyłem troszeczkę spotkań właśnie ze starostami i wstępnie mamy bardzo pozytywny odbiór. Dodatkową atrakcją festynu będą koncerty i występy grup dziecięcych oraz młodzieżowych. Myślę, że będzie wiele, wiele atrakcji, możliwe, że nawet pewne wybuchowe, ale dzisiaj jeszcze tego nie chcę zdradzać, niech to będzie niespodzianką. Myślę, że takim bardzo ważnym aspektem, wpisującym się również już w nasze imprezy cykliczne, to również, powiedziałbym, taki aspekt charytatywny. I ponownie będziemy zbierać pieniążki na chore dzieci z terenu gminy Dębica, razem ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także teraz z nowymi partnerami, z firmą Bama Logistic oraz z Active Teamem. Właśnie firma Bama Logistic oraz Active Team przekazuje gadżety na rzecz chorej Patrycji. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Joker. Początek imprezy godzina 16. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.